imiona jest Grace. Ona również ma 3 lata, jest w wieku Arniego. Czyli jest to jeszcze nie dojrzała uchadka. Przywitaj się, Grace. Pięknie. Piórneczka. Uchadki często mylone są z fokami, ale chciałbym Państwu zwrócić na kilka różnic między foką a uchadką. Uchadka przede wszystkim posiada dłuższe płetwy przednie, którymi napędza się pod wodą. Teraz jak będę rzucał rybę, proszę zwrócić uwagę, jak uchadka się porusza. Posługuje się przednimi płetwami przy napędzaniu. Tylna część uchadki służy jako ster. Grace, tam przeciw. U foki jest na odwrót. Foka napędza się tylnią częścią ciała, natomiast u foki przednie krótkie płetwy służą jako ster. Uchadka potrafi biegać na lądzie, podpierając się na swoich długich płetwach. Grace jest trochę zazdrosna o Hayley, dlatego że Hayley nie chciała wejść i musi z nami tutaj pływać, także troszeczkę Grace jest zaniepokojona. Foki poruszają się po lądzie pełzając, tak jak w tej chwili pokazuje to Grace, dlatego że mają krótsze płetwy, na których nie potrafią się tak podpierać jak uchadka. Teraz Grace nam przyniesie jeszcze raporcik. Dzięki. Jeszcze o tych różnicach innych będę wspominał, jak będzie kolejna uchadka. Teraz Grace tutaj chodź. Chodź ładnie. Pięknie. Uchadki mają dosyć dobrze rozwinięte zmysły. Dobrze, dziękuję Ci. Tak. Okej. Chodź tutaj teraz do mnie, Grace. Pokręcimy się troszeczkę, tak? Pokręcimy się. Pięknie. Uchadki mają dosyć dobrze rozwinięte zmysły. Przede wszystkim posługują się wzrokiem pod wodą, ale również słuch, dotyk, węch jest dosyć dobrze rozwinięty. Uchadki lepiej widzą w wodzie niż na lądzie. Uchadka dzięki swojej walkowatej budowie ciała wspaniale porusza się pod wodą. Jest po prostu mistrzynią w pływaniu. Tak, chcesz mi kątki pokazać, tak? Grace już pożegnaj, a za chwilę jeszcze będzie prezentowana Molly. Pięknie, dziękuję Ci bardzo. Tak. Jeszcze raz.